Cześć, jestem Kuba. Dzisiaj na warsztacie mamy Beretę 92FS i kilka komponentów do czyszczenia. Mamy zmywacz hamulcowy, mamy smar do konserwacji i czyszczenia broni, sznur do 9 mm, mamy coś nowego, z czym mogliście się spotkać otwierając swoje pierwsze egzemplarze broni, przytykacz i wycier. Może opowiem o nim później. Rozszerzę, do czego służy ten element oraz ten gwint. Mamy też taką wydłużoną wykałaczkę do uszu. To jest, można, jest do kupienia w sklepie z bronią. Co prawda przy tym kalibrze tutaj ona będzie nam mało potrzebna. Będziemy raczej używać patyczków do uszu, takich spłaszczonych, bądź można je ścisnąć kombinerkami. A te się doskonale nadają do kalibrów 22 LR, ale o tym wspomnę później. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj takie szmatki filcowe, to też zaraz wspomnę, je wkładamy tutaj do tego przetykacza. I najważniejsza rzecz, Beretta 92. Nieco skonwertowana, ma rękojeści robione na zamówienie, natomiast wewnętrznie nie była nic modyfikowana. Przede wszystkim sprawdzamy broń, czy jest pusta, rozładowana. Magazynek. Teraz przygotujemy sobie stanowisko, żeby nie zabrudzić powierzchni roboczej. Są takie profesjonalne maty do czyszczenia broni, jak tutaj widzimy. Można też użyć jakichś innych podkładów. Mogą to być stare ścierki, stare szmaty, kartony. Co Wam podejdzie pod rękę. Najprawdopodobniej później będzie śmierdziało i do niczego się nie będzie nadawało. Nie wrzucajcie tylko żonie do pralki. Mamy pusty magazynek, pusta komora i zabieramy się do rozbierania. Pierwsze, na co musimy zwrócić uwagę, broń musi być ze zrzuconym zamkiem, odstrzelona bądź odciągnięty, odpuszczony kurek ze spustem. Tu mamy przycisk, którego używamy do zdjęcia zamka. Przyciskając ten przycisk, obracamy broń i używając tego skrzydełka zeskakuje nam zamek, jak tutaj zauważyliście. Odciągamy zamek. Mamy szkielet broni z rękojeścią, sprężynę z żerdzią. Wyciągamy ją pomału przez lekki nacisk i odpuszczenie. I lufa z ryglem wachliwym. Żona właśnie skończyła myć zęby, pożyczyła mi swoją szczoteczkę. Zwróćcie uwagę na to, że wprowadzając tutaj magazynek i wyciągając go po każdym strzelaniu, dobrze by było też wyczyścić ten kanał szczoteczką do zębów chociażby. Można też użyć sznura do strzelby. Widzicie, jak kurz się unosi. Wszystkie te elementy, nim przepsiukamy smarem, dobrze jest z grubsza oczyścić z kurzu. Można przeczyścić te elementy. Co prawda broń nie była dawno strzelana, ale pokazuje, jakie ruchy należy wykonać. Obmieść z grubsza ten kurz nalot po prochu strzelniczym. Niespalone części prochu. Można też wyczyścić tutaj podajnik. No, tylko żeby nie zasyfić całej broni. Podajnik magazynka. Pobieżnie wyczyścić szyny zamka. Po takim z grubsza oczyszczeniu, tutaj też przy komorze zbiera się dużo nagaru. Komora jest często pomijanym elementem broni. Warto zwrócić na to uwagę. I korona lufy. Sprężyna również. Jeśli jest sucha, nie nasmarowana, też można ją delikatnie obmieść bądź przetrzeć. Zdjąć z żerdzi. Tą żerdź też raz na jakiś czas przetrzeć, nasmarować.
A mówiłem, że broń czysta. Tak samo jak z kałachem. Skupię się w tej chwili głównie na czyszczeniu lufy. Pokażę Wam moje dwie techniki. Odsuwamy inne elementy, które moglibyśmy zabrudzić bądź zrzucić ze stołu. Lufę, bez względu na to, jakiej techniki używamy i czy całkowicie rozbieramy broń bądź nie, używając sznura do 9 mm, sugerowałbym wprowadzać mosiężny ciężarek sznura od strony komory. Dlaczego? Wiele osób nie zwraca na to uwagi, ale przetykając na szybko sznur od strony lufy, wyciągając sobie przy otwartym zamku przez stronę komory, nanosimy brud z powrotem od frontu lufy do komory, przytykając komorę. Stąd później biorą się pewne zacięcia. Przeciągnąć raz. Drugi. Nie musi się świecić. Jak już mamy pobieżnie wyczyszczoną lufę, dobrze jest użyć preparatu do odtłuszczania. Chwilkę odczekać. I ponownie wprowadzamy sznur, żeby zebrał resztki rozpuszczonego kurzu, brudu, niespalonych części prochu, które w polach gwintu się odłożyły. Powtarzamy czynność kilkukrotnie. Technika numer 2. Mamy specjalny przytykacz od Glocka. Można użyć takich filcowych ściereczek do kupienia w sklepach z bronią. Nie są one zbyt precyzyjne, ale pokażę, jak to działa. Są docięte na specjalny wymiar. Wchodzą dość ciasno. Niestety nie da się jej cofnąć. Trzeba wykonać ruch powrotny. Można do tego również użyć klocków filcowych o określonej średnicy. Nie próbujcie tutaj wkładać klocka o większej średnicy niż 9 mm. 45 ACP się nie nada. Używamy trochę siły i sprawdzamy, jak dobrze wyczyściliśmy broń. No, tutaj za dużo się nagaru nie odłożyło. Broń, tak jak wcześniej wspomniałem, była wstępnie wyczyszczona. Również teraz używaliśmy od odtłuszczacza do hamulców. Natomiast tym klockiem dobrze jest przelecieć 2-3 razy. Często używamy ich do sprawdzania broni w momencie, kiedy kupujemy broń od kogoś na strzelnicy. Szybko możemy sprawdzić, czy poprzedni właściciel używał preparatów do czyszczenia broni, czy rzeczywiście o nią dbał. Po takim wyczyszczeniu możemy użyć smaru konserwującego. Oczywiście nie używamy go, jeśli ta broń będzie używana na co dzień. Natomiast dobrze jest zakonserwować. Może to być preparat w sprayu. Do tego teraz najlepiej by było z powrotem właśnie użyć tego klocka filcowego. On równomiernie rozprowadzi ten smar. Pamiętajcie o tym, że ten smar, jak nałożycie go za grubo i pójdziecie na strzelnicę, to nie dość, że zostawicie chmury dymu przed sobą, narazicie się na pośmiewisko, to jeszcze możecie zaklinować pocisk. Zdarza się tak, jeśli użyjecie smaru, jakiegoś gęstego, nieprofesjonalnego do broni i pójdziecie na jakąś nieogrzewaną strzelnicę, wtedy ten smar rzeczywiście tworzy dość duży opór dla pocisku. Jest pchany przed frontem pocisku. Chciałbym zwrócić jeszcze szczególną uwagę na to, jak broń się po oddaniu już kilku tysięcy strzałów wyciera. Tam szczególnie musicie zwrócić uwagę. Te miejsca na elementach broni, które były pomalowane czy pooksydowane na czarno,
będą Wam się powoli wyświecały na srebrno. Pokazuję tutaj, tutaj przy komorze. W tej chwili tego nie widać, ale to jest miejsce, skąd magazynek podaje pierwszy nabój do komory. Tu mamy jeszcze wytarcie na kurku. Tutaj też dobrze jest użyć trochę smaru. Wiele osób o tym zapomina, tutaj nie smaruje, a to jest jeden z elementów kontaktowych, który zbija iglicę. Tu już mamy jakieś wytarcia tutaj na tych szynach. I zwróćcie uwagę, jak tutaj mi się ładnie wyciera. Już dobrze jest wyświecone. I też warto spojrzeć na to, jak wygląda zamek. Wiele osób szuka po całej broni brunoksami i tego innego rodzaju preparatami do konserwacji broni. Zobaczcie, jak tutaj już się zdziera oksyda. Tutaj też już mamy rozjaśnione. Te elementy szczególnie wymagają smarowania. Można to zrobić oczywiście różnymi preparatami do konserwacji i smarowania broni. Natomiast ja osobiście polecam, nie mam go dzisiaj ze sobą, natomiast jest to smar teflonowy do maszyn do szycia. Świetnie się nadaje i dość długo zachowuje swoje właściwości smarne. Jeszcze pokażę tutaj, jak rygiel wachliwy też już jest starty. Mimo tego, że ta broń może mieć naprawdę duże przebiegi, to już gdzieś te elementy się delikatnie wycierają. Tutaj szczególnie właśnie należy położyć trochę smaru. Natomiast nie smarujcie nigdy, i to szczególnie, tego kanału iglicznego. Jeśli zabijecie go mocno smarem czy preparatami smarnymi i one zmieszają się razem z prochem po wystrzale, będziecie mieli zatkany kanał igliczny, mogą następować częste zacięcia. Dobrze jest go delikatnie, czy szczoteczką do zębów, czy szczotką od czyszczenia lufy, przetrzeć tutaj, a najlepiej by się nadała szczotka mosiężna. Natomiast jestem dzisiaj gościnnie u kolegi. Wziąłem, co miałem. Dobrze jest tylko zwrócić uwagę, żeby ten pazur wyciągu, również to jest pazur wyciągu tutaj, on musi też pod spodem być dobrze wyczyszczony. On też często lubi zajść jakimś smarem, resztkami prochu. Przejdźmy może teraz do tego, jak powinniśmy pozbyć się resztek niespalonych prochu bądź kurzu, starego smaru zmieszanego z prochem. Przepsiukujemy tutaj te części, odkładamy sprężyna, tak samo. Przepsiukujemy sprężynę, odkładamy. Lufa już była wyczyszczona. Szkielet zamka z szynami też przepsiukujemy, odkładamy. I po kolei. Tutaj nanosimy na te elementy nieco smaru. Bez przesady. Uważając oczywiście na ten kanał igliczny. Nadmiar smaru możemy zebrać sobie później patyczkami czy jakąś ręcznikiem papierowym. Dobrze jest użyć też patyczków do uszu, żeby rozprowadzić ten smar równomiernie po tych szynach. Przejdźmy, moi drodzy, do złożenia naszej berety. Zamek w lewą rękę. Wprowadzamy front lufy przez ten otwór. Dopasowujemy zamek wachliwy w te nawiasy. On powinien nam ładnie tutaj obsiąść. Nie możemy składać je, jeśli będzie podniesiony. Musi tutaj ładnie się spasować. Teraz chwytamy żerdź ze sprężyną i tym kołeczkiem musimy tutaj się wpasować. Natomiast najpierw zapieramy sprężynę w tym oto elemencie zamka, podtrzymując sprężynę najlepiej kciukiem i wpasowując szkielet broni w te oto szyny. Pomału, cały czas trzymając kołek żerdzi ze sprężyną, wprowadzamy broń i zwróćcie uwagę, jak przekręcam teraz rękę, łapiemy tutaj palcami za szczerbinką. Powinny nam się spasować tutaj te dwie powierzchnie. Zwróćcie uwagę, teraz mamy gładką powierzchnię. Jest to idealny moment, żeby przekręcić to skrzydełko. Klikło, znaczy, że się złożyło. Sprawdzamy, czy mechanizmy działają.
Po kilku takich cyklach trochę smaru nam wycieknie tutaj spod tej szyny zamka. Możemy użyć do tego ręczników papierowych, przetrzeć całą broń, bądź jakiś śmatek. Ja używam ciuchów po młodym. Sprawdzamy z magazynkiem. Tutaj czasem możemy użyć odrobinę smaru w miejscach, gdzie ten magazynek się wyciera, nie zaszkodzi. I to by było na tyle. Można cieszyć się dźwiękiem dobrze wyczyszczonej, nasmarowanej broni. Dziękuję.